Szanowni Państwo, jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa obecności tutaj i bardzo mnie to cieszy, że tyle osób jest zainteresowanych sprawami zdrowia psychicznego. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wspiera od lat reformy psychiatrii, wspiera wszelkie działania w kierunku zmiany naszego myślenia wszystkich, całego społeczeństwa, profesjonalistów również, co jest bardzo często potrzebne, myślenia o polskiej, o psychiatrii i opiece psychiatrycznej. Mieliśmy bardzo niedawno okazję w Warszawie, pierwszy raz, bo był historyczny zjazd Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w kwietniu, gdzie rozmawialiśmy wśród 4500 uczestników, rekordowa liczba. Warszawa okazała się być takim ciekawym miejscem dla psychiatrów, ale nie tylko, z całego świata, i rozmawialiśmy też z przedstawicielami organizacji pacjentów, takich jak Gamian, Państwo znacie tę organizację, czy rodzin pacjentów, jak Eufami, które mają bardzo silną pozycję również w Europie i też mogą wiele wsparcia dać naszym organizacjom i zapraszają również do współpracy za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. I też dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, jak funkcjonuje psychiatria, opieka zdrowia, nad zdrowiem psychicznym w Europie. Niestety, mówiliśmy już wiele o tych gładkich słowach, ale no, jeśli słyszymy, że na zdrowie psychiczne z całego tego tortu zdrowotnego w Polsce mamy te 3,4% przeznaczonego, a w innych krajach jest to 14%, to rzeczywiście no, nie bardzo mamy o czym mówić. Wszyscy tutaj staramy się zmienić Polskę, opiekę nad zdrowiem psychicznym. To nie tylko psychiatrzy, ale też, jak słyszeliśmy, wszelkie różne inne rodzaje opieki. Staramy się to zmienić, ale entuzjazm, praca również ciężka, to jest wszystko bardzo ważne, ale jednak równie ważne są finanse i bez zwiększenia finansowania psychiatrii tych znaczących zmian niestety nie osiągniemy. I liczymy na to, że właśnie nasz głos, głos osób, które same przeżyły kryzys psychiczny, które wiedzą, o co chodzi, głos profesjonalistów wszelkich rodzajów, teraz będzie bardziej słyszalny i kiedyś no, uda nam się uzyskać tą zmianę, o której myślimy, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Dziękuję bardzo.